Przepisz. Ty! Co ty zrobiłeś z nią? Nic jej nie zrobiłem. Ty nie dramatyzuj tak, Lala. Ale czemu ty wsiadłeś na chatę, człowieku? No bo ja tutaj pracuję, tak? Ją nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, musisz ludzie, jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Toczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć w trumnie, dlatego syno tak okrutne. Zdził mi się pierdolony koszmar, te czarne sny. Właśnie miałem o tym mówić. Co chwilę nie mieliśmy... Odrzuć go, słyszysz? Odrzuć go. Nie, no odbiorę. Nie, no odrzuć go, słyszysz? A może coś będzie chciał. Odrzuć go, człowieku. Dobra, halo. Siema, ej, słuchaj, ja do ciebie dzwonię. Dobra, zamknij mordę. Jeszcze. Co? Co ty chcesz ode mnie, człowieku, jeszcze? No nagrywać z wami mogę? Nie. No proszę, ja zaraz przyjadę. Nie, nigdzie nie przyjeżdżasz. No dawaj, ja... Jak tylko tutaj przyjedziesz, to pożałujesz. Czego pożałuję? No to zobaczysz dopiero. Ty to słyszysz? Słyszę to. Dobra, wypad frajerze, nie dzwoń do mnie więcej. Mogę zamknij ryj. Co za debil, no. Ty, jak on tu człowieku przyjedzie, to ja go rozwalę, nie? Bez kitu, on już mnie tak denerwuje. Lepiej nie chcesz tego wiedzieć. Nie chcesz tego wiedzieć, po prostu, człowieku. Ale o co w ogóle chodzi? Czemu on tu ma przyjechać? Wiesz, który to olejnik? No nie, wcale nie wiem. Ten debil. Ale po co on tu ma, ten kredyn tu przyjeżdżać, co? Co on chce w ogóle? Nie mam pojęcia. Może pieniądze chce? Myślisz, że on chce pieniądze? No, 60 zł mu wisiałem, tak mi pisał. To weź mu oddaj te 60 zł, człowieku, kurde. A mi się nie chce. Człowieku, mieliśmy już dzisiaj nic nie nagrywać, jestem zmęczony. No to nie nagrywaj. No to, ale to co? To w końcu on przyjeżdża, czy nie? Ale olejnik za mnie dzwonił i tyle. I dlatego mam włączyć kamerę, tak? To już kończymy nagrywanie, już wszystko po wszystkim, tak? Wszystkim. Ale nie przyjedzie tutaj? No chyba nie. Czeku, bo jak on tu przyjedzie, to czeku będzie się działo, nie? Bez kitu. Tam wstawimy to w jakiś inny film, że olejnik po prostu dzwonił i żeby ludzie... Ale człowieku, ale ten człowiek nie ma wstydu w ogóle jakiegokolwiek, o co chodzi? Żadnego wstydu nie ma. Nie ma ani wstydu, ani godności, ani nic. Nie, wiesz co? Wiesz, kiedy będzie mógł przyjść? No, jak mi będzie buty napisał. Lizał. Jak mi będzie bez kitu buty lizał, bo mam brudne. No, on by chciał lizać buty. Tak? Co napisał? Że zaraz będzie. Co? Nie. Co? Nie, czekaj, ja napiszę mu, żeby nie, poszedł czeku, sobie. Bo... Albo ja stąd pojadę, nie? Jak on tylko tu przyjedzie, bez kitu, może ja lepiej jadę, co? Nie wiem, to jest chore, nie? Dobra, ja załatwię. Nie, może lepiej jedź, bo jeżeli on tu przyjedzie, to będzie za dyma ostra, no, nie? A tak dyma, ja go wyproszę. Naprawdę. Ja go wyproszę. Dobra, ja idę sobie usiąść. Ty nie, no jest grubo, jeżeli on ma tu przyjechać, serio, Marek. Czekaj, ja załatwię wszystko, okej? Okay? Napiszę mu. I co, Marek? Siedzę sobie w telefonie. Nie, pytam co z olejnikiem. A, mam do niego zadzwonić znowu? No nie, ale co, jak się skończyło w ogóle? Nie, nic nie pisze, także chyba spoko. A ty co? Czemu tu stoisz nad nami? O co chodzi? Nie wiem, tak jakoś w sumie. Nudzi mi się. To raz w ogóle wie... pilnuj ubrań. Sam sobie pilnuj ubrań. Boże! Co się dzieje? Możesz? Czym to spać tak dobija? Nie wiem. Kto to jest? Czekaj. Poczekaj, bo ja się boję, nie? Nikogo nie ma. Nie, dziwne, nikogo nie ma. Ty, to jest olejnik, ty! Słyszysz, olejnik przyszedł! Jezus, no mówisz, go zaprosił, Marek, no! Co za debil? No. Nie otwieraj mu, no co ty, nie otwieraj mu! Idź stąd! Wypad! Zostaw to okno, bo... Wypad! Czaisz? Zostaw, bo zepsujesz! Ja na policję dzwonię, czaisz? Jaki był numer na policję? Już. Zgłaszać go? Dobra, uciekł. Wywalone w niego. Ty, to jest psychol. To jest psychol. Nie, nie zgłaszaj, ale to jest psychol. Nie ma co. Czy nie ma na pewno? To jest psychol, nie? No, dziwna sprawa jakaś. Nie, no mi się przychodzi, wydaje. Przychodzi, wali, szarpie za klamkę. Już poszedł! Wypad stąd! O Jezu, ty co? Stoi cały czas. Wypad! Po policję zadzwonię zaraz. Nie żartuję. Nie. Nie no, zwraca się? Ten typ jest normalny. Jezu, to... Nie. 112, tak? Marek, ty żeś go wezwał? On jest chory, ten człowiek jest chory. Definitywnie jest chory. Już go nie ma? Uciekł. Ja pierdzielę, co tu się odpala. W ogóle co sądzisz o tej sytuacji? No jakaś masakra, ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Masz fajki? Muszę zapalić. Mam. Dziwny człowiek, nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Kamerzysta! Jezu! Co jest, kurde? Ej, proszę cię, weźcie mnie z powrotem, weź, jak Marek nie chce, to proszę chociaż ty, no weź coś w tym zrób. Ale o co ci chodzi, człowieku? No ja chcę wrócić. Ale przychodzisz tu pod dom, to nie... Będziesz tak nas straszyć cały czas ze samochodu. Będę tutaj cały czas, dopóki mnie nie weźmiecie. Nie no, człowieku, wiesz, że to można zgłosić na policję. A co ja złego robię? Udowodnisz mi to? Nie. No właśnie. No jak ci nie udowodnię, jak mamy to nagrane? No, stary, ja chcę wam pomóc, a ty nie chcesz. Ale w jaki sposób ty masz nam pomóc? No ja chcę wrócić do was, proszę cię. Weźmiesz mnie znów? Z Markiem? Nie weźmiemy cię, bo zobacz, jak ty się zachowujesz, człowieku. No jak się zachowuję? Wróciłem. Nie weźmiemy cię, nie ma mowy. Karolina, ty chociaż... Ale co ona ma do... Ale co ja mogę? No powiedz coś Markowi, to twój chłopak, no. Ale my nie jesteśmy już razem. Jak nie jesteście razem? Nie oglądasz filmu?
To co ty tu robisz? Nie jesteśmy już razem, ja jestem stomarzystą. Chodź na chwilę. No chodź na chwilę. Ja nie wiem. Nie wiem, czy masz z nim iść. No, ale... nic, a nic jej nie zrobisz? No nie, tutaj kawałek. Ja będę patrzeć, tak? Obserwuj, obserwuj. Ale odejdź. Weź, weź coś mi powiedz, proszę cię. Ty, ale ja to słyszę, człowieku. To nie podsłuchuj. No ty jesteś niepoważny jakiś. No, no przekonaj go, no przekonaj go, no proszę cię, no proszę cię. Olejnik, no. No proszę cię, przekonaj go. Nie, olejnik. Nie dotykaj jej, nie dotykaj. Proszę cię, no. Ale zostaw ją, policję wzywam, serio. Policję wzywam, jesteś chory. Człowiek, może co on chciał? Nie wiem, on jest psychiczny jakiś. Nie. Widziałaś to? Co, dla mnie to jest chyba już za dużo. Ja pierdzielę. Nawet nie wiem, co to skończyło. Marek! Co? Marek! Ale on się na mnie rzucił. Rzucił się na nią. Weź zamknij drzwi. Zaklucz drzwi. Gdzie on jest? No, przed tym, przed chatą. Rzucił się na nią, czaisz? O nie, to tak być nie może. Że on tutaj będzie pod domem urzędową. A gdzie on dokładnie jest? Nie ma, nie wiem, uciekł. Nie, wybieg z tego, z posesji. Niby wybieg, ale wtedy też wydawało nam się, że wybieg stał za samochodem. Stał za autem, czaisz? Za Eruseą on stał. Ale co mam z nim zrobić? Mam coś z nim zrobić czy nie? Nie wiem, zrób coś, to twoja chata w końcu, Marek. Ty, pa, co się dzieje? Co się dzieje? No zobacz, co się dzieje. Co tam się dzieje? Jezu Chryste, co? To on znowu przyszedł? Co nie wiesz, że znowu? Kretynie! Która jest? No patrzcie na debile. Proszę cię, halo! Co się dzieje? Mam dla ciebie czekoladki dla przeprosiny. Marek! No weź, Ruro, zamknij się, Marek, spuść mnie! Marek! Otwieraj! No proszę, ja zaśpiewam ci piosenkę kamerzystę jakąś, dawaj! Zaśpiewaj. Śnił mi się koszmar! Jakoś tak dalej leciało. Dobra, trzymaj jeszcze czekoladkę, Ruro je... Wow. No Marek, otwórz mi, proszę cię, no. Jezu. No rzucił we mnie, no kurde, jeszcze cię parodiuję. Dobra, to co zrobimy? Ja chciałam spać. Ty jesteś chory, człowieku. Otwieraj kamerzysta, proszę. Jezu, ten człowiek jest chory. Przecież się trochę mu współczuję, no ale... Człowieku. Możesz tu stać, chodź tu. No, słyszysz? Możesz tu sobie stać, ale nie zakłócaj chociaż ciszy dosyć, okej? Dobra, puścicie mnie? Ogarnę nie. Pokój, bo brudno trochę. Ale nikt. To proszę. Zejdź tam na dół. Gdzie? No po schodach zejdź na dół. A po co? No zejdź, no. Zaufaj mi. Ale człowieku, wiesz, że jest prawie pierwsza w nocy? No i co dalej? Ten czarny samochód widzisz, nie? Który? Podejdź do niego, do czarnego. Pilnuj go. Ten po lewej. No, Jaguar, tak? Bliżej. No. Kucnij. Po co? No kucnij. No i możesz popilnować, żeby nikt nie ukradł. No dobra, mnie? Tak, jak popilnujesz. A trzymaj czekoladki chociaż. Jezu, no. Jak popilnujesz, okej? Okay? A rano wpuścisz? Nie. A kiedy? Jak popilnujesz trzech samochodów. Ten twój służący to jakiś kretyn, jest stary, jestem najlepszy, wiesz dobrze o tym. Jak to kretyn? Go wypierdzielić. Ale dlaczego obrażasz go? No bo jest dzbanem, dlatego. Jestem najlepszy, wiadomo. Dobra, wpuszczaj, nie otwieraj, to kamerzysta. Nie, no to jak nie pilnujesz samochodu, to nikt cię nie wpuści. Dobra, będę pilnował przez całą noc, ale rano masz mnie wpuścić na chatę, a jak nie, to tam z zawiasami wlatuję. No, pilnuj. Dobra. Możesz wylizać. Jezu Chryste. Dzwonił po Kubańczyka, żeby go zabrał stąd, czy? Czemu? No, może by się przydało. No nie wiem, no to nie jest normalne, nie? Znudzi no, mu się. No jak się wziął? Ktoś z was po niego zadzwonił, czy co? Nie, tak nie, po prostu. No, przychodzi tu cały czas, no i on będzie tu przychodzić, dopóki go nie weźmiemy z powrotem co na kanał. Miesiącami. A my go nie weźmiemy z powrotem na kanał, chyba nie masz zamiaru go wziąć. No nie. Co? Absolutnie. Czekaj, zobaczę, czy pilnuje samochód. Dobra, wiesz co, wywalony, niech chociaż się tylko nie awantura, jak jest cicho, to jest okej. Okay. No tak, i sobie się klęczy jego sprawa, jego problem. Czemu klęczy? No nie wiem, on jest głupi ogólnie. Dobra, w każdym razie to chyba tyle po olejniku, tak? Sprawa. No nie wiem, zobaczymy, no dopiero się zaczyna, Marek. A wy co robicie? No nic, nie mogę już spać, obudził mnie interes. No ale jest trzecia w nocy, może byście poszli spać. Idzie ktoś na fajkę? Wiesz, że nie palę. A ty? Jeszcze boję się, że ten cep zaraz wyskoczy za samochodem. No dobra, teraz sam idę na fajkę. Ja mam te fajki, nie? Dałaś mi je. No, dawałam ci. A ty co, nadal tam siedzisz? Ano, ty weź, mogę już tego auta nie pilnować. No to chodź, zapalisz śluga. W ogóle po co tu przyszedłeś? Serio, Marek się nie chce na kanale. Ale ja chcę wrócić tutaj, bo kurde, nie mam co robić teraz praktycznie. Kiedyś to były czasy. Ale człowieku, najpierw nagrywasz na mnie disy, potem przepraszasz za te disy, potem... No wiesz jak było. Nie wiem, dla mnie to jest trochę chore, nie? Masz ognia? Mam ognia. A ogarniesz mi zaraz wody? Miceczkę? Wody? No. A po co ci? No bo bym coś porobił. W sensie? No wyczyścił jaguara. Jaguara? No, albo te czerwone, obojętnie, nudzi mi się, a tutaj mam
mam szmateczkę przygotowaną na taką okazję. A co, ty jest trzecia w nocy, człowieku. No a co ja mam robić? Nie chcecie mnie do środka wpuścić, mam tutaj siedzieć. Co, o trzeciej w nocy chcesz myć auto, czy co? No tak, no. Co mam robić innego? Ale jest trzecia w nocy, człowieku. No to... Byś poszedł do domu, wyspał się. To ja nawet tutaj szyby mogę tutaj ogarnąć, zobacz jakie uwalone. A jak nie szyby, to auto. Ja ci mogę przynieść tą wodę, ale ty jesteś pewny tego? No tak, no i tak nie mam co tu robić. No to może pójdź do domu, no wyśpij nie, się. No ja tu, ja chcę z wami grać, pracować, siedzieć codziennie. Szkoda mi jest ciebie, ale... No to pogadaj z Markiem, no. Aż tak mi ciebie nie jest szkoda. Dlaczego? Przecież ziomkami jesteśmy. Ziomkami? No nie? Co? Brudny gdzieś jestem? Nie, po prostu patrzę, czy nie masz nic w rękach, bo dziwnie się zachowujesz. Nic. Szmatę masz tylko w rękach. Tu. No dobra, to które auto chcesz umyć? Jaguar, jak kiedyś. Dziękuję, dziękuję. Nie przez próg. Dobra. W końcu będzie jakaś robota, nie? I co, serio masz zamiar tutaj myć auto o tej godzinie? No tak, no co mam robić innego, mówiłem ci już o tym. A chociaż stare czasy się przypomną, jak to było kiedyś, kurde. Ja ci mówię, kamerzysta, zagadaj z Markiem, żeby wyrzucić tego kurzącego, co jest teraz, a ja wrócę do roboty, bo sam dobrze o tym wiesz, że kurde, potrafię ogarnąć wszystko ładnie, a nie jaguarek zaraz będzie czyściutki. A jak mi się zmulci, to pewnie do 7 rano będę Audicę polerował. Damy radę, co? Myślę, że Marek się jeszcze zdziwi i mnie weźmie. Nie. Dla mnie jesteś chory psychicznie, no ale dobra. Czemu jestem chory psychicznie? Myjesz po ciemku auto. No i co z tego? Nie, dla mnie to jest dziwne. A zobacz, jak ono jest zakurzone, co robi ten służący nowy stary, jak ono jest takie upierdzielone to auto. Ktoś musi wrócić na salony, tak? Dobra, już czwarta godzina dochodzi, może pójdziemy spać, co? No, a co robi Olejnik? No, auto myje. Auto myje? No. Tyle czasu? No bo ciemno jest, no nie wiem. W sumie to normalne, myje w nocy auto. Zobaczę, jak mówicie. A ty, Marek, co robisz? Nic, Olejnik myje auto, czaisz? Znaczy od godziny, no. Weź tylko, weź wyrzuć to. O, jest co? Przepuść. Ty, co? Ej, ty, co ty zrobiłeś z nią? Wiem, nic jej nie zrobiłem. Ty nie dramatyzuj tak, Lala. Ale czemu ty wsiadłeś na chatę, człowieku? No bo ja tutaj pracuję, tak? Dawaj mi tutaj. No byś się wyrąbała, człowieku. Przed mi daj. Jesteś okropny, no wbiłeś na chatę. Odejdź, odejdź. Co? Co ty na mnie chce? Uspokój się. Ej, no wiecie, ja... Człowieku, ja mam gaz pieprzowy. Ale tam, że stasz... Ja chcę coś zrobić. Wyjdź. Nie, nie widzę, stój. Bo gazem dostaniesz. Wyjdź. Bierz mnie do roboty, znowu wywalaj. Jak nie robota? Właśnie ja wywalę. Dobra, weź, weź potem. Ale nikt wypadł. Nie, serio. Muszę ci... Wypadł. Serio, zaraz... Wypadł. Przestań, okej. Cichnąć się? Cichnąć się? Nie, odłóż to, odłóż to, odłóż to. Dajcie mi coś, ała! Proszę was, ja nie chcę się z wami bić. Ja nie chcę, ja chcę ze służącym. Ała! Nie wcieraj tego, ała! Nie wcieraj. Słyszysz? Weź sobie chusteczkę czy coś. Słyszysz, nie wcieraj tego. Dlaczego by to... Ała! No człowieku, bijesz się na chaty! Ale co ja ci zrobiłem takiego? Daj, nie wcieraj tego, ała, boli mnie, daj mi tą chusteczkę, bo nic nie widzę. To są chusteczki do odpadów, to chyba raczej jeszcze bardziej. Jakie to są? Widzę, że służący wzięli się z nami. Kim? Daj mi, złożę je, no. Ale jego tutaj nie ma. To gdzie on jest? Daj mi go, proszę cię, ja i mogę... Kto ma być służącym? Ja czy on? Ała, pojedynek. Daj mi coś na to, no proszę cię, to nie pomaga. Ale mamy jakąś wodę czy coś? Masz jakąś wodę, przez przypadek się tutaj znalazła. Daj, dziękuję. Jezu Chryste. Masakra. Dobra, weźcie może go na razie ogarnijmy i nagramy zaraz. Ale jest jeden plus, nie ruszaj się stąd. Ale to było... Bo nic nie widzi. Co, Olejniczaku? Szczypie. Szczypie. Moglibyśmy mieć chusteczki. Jakby mogliście mnie tak potraktować? No jak potraktować? Biłeś na chatę, wywróciłeś się na ziemię, człowieku. Nie wywróciłem jej. Sama się wywróciła. Jest napisane. Zakaz wstępu. Dla ciebie. Czy ja mam wywiesić tutaj twoje zdjęcie i napisać tego pana nie wpuszczamy? Nie. No właśnie. Chyba jesteś inteligentną osobą. Te 50 IQ ci naprawdę wystarczy. Jakie 50? No ludzie z 40 IQ tutaj nie przychodzą. Był ktoś, kto miał mniej niż 40 IQ? No wątpię. Olejnik. Co? Jutro chcesz się bić z nim? A jak wygram, to mnie tutaj bierzecie z powrotem? Tak, to będzie walka o śmierć. No to... Serio go chcesz wziąć jak wygra? To nie jest dobry damy pomysł. Damy radę, damy radę. Umawiać ring? Tak, tak, no. To dzwonię. Jakie chcecie zasady? 3 rundy po 3 minuty. Ale co chcecie? Kopy na twarz tylko? MMA plus BJJ. BJJ zawiera się w MMA. Znaczy, no spokojnie, na zasadach wiem, MMA. Na zamknij się, pomyliłem się, na zasadach MMA. Dzwonimy do służącego. Będziemy mieli teraz oficjalne potwierdzenie. Czy jutro będą się bić? Czy nie będą się bić? Serio, 3 po 3? No. No dobra. No nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. W sensie? Ja na ich miejscu bym wziął no jedną trójkę. Halo? To jestem.
Słuchaj, jutro lecisz z Olejnikiem 3 rundy po 3 minuty, masz być na 7:30 tutaj i jedziemy. I pakuj walizę, śmieciu! Pakuj walizę! Pakuj walizę, pakuj walizę! Pakuj walizę, bo wypieprza z tej chaty! Dobra, zobaczymy kto wypieprzy, zobaczymy. Czyli zgadzasz się. Dobra, na 9? Jak 9? 7:30. 7:30? Dobra, będę gotowy. No, to tylko tam się nażry jakiś odżywek czy coś, nie? Kibicujemy tobie. Okej, no, cześć. I to wszystko zarejestrujemy za pomocą kamery wideo i dla państwa zrobimy spektakl. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go brać z powrotem na kanał. Wiesz co? Jestem chodź, powiem ci coś. No powiem ci coś. Zobacz, jaka to jest cienka pipa. Czy taki ktoś może rozwalić służącego? No raczej nie. Ja mogę pieniądze postawić na Boże, ja tak? A ty mu będziesz musiał się usunąć za chwilę stąd, nie? A nie mogę tu zostać do jutra? Nie. No w sumie jest do posprzątania cała chata, nie? Sprzątaj, no. No to dawaj. No dobra, tylko tak ładnie posprzątaj, nie? Damy radę. Tak wiesz, szczotka, szmatka, jakieś tam płyny. Dasz radę. Ubrania są do prasowania. Kibel do mycia. Dobra, to zacznę od kibla. Na górze jest bardziej ten brudny. To zacznę od dołu. No chyba. Jak chcesz. Miesiące tego nie sprzątałem. Dziękuję koniecznie. Jutro o godzinie 15:30 pojawi się film, na którym oni będą walczyć o pozycję służącego. Do zobaczenia.